Dzień dobry Państwu. Dziękuję Marcinowi, że zaprosił mnie po raz kolejny. Ja na inspiracjach wczesnoszkolnych staram się pokazywać, nie wiem czy paniom, czy państwu, nie wiem czy są panowie, państwu są, fantastycznie, rozwiązania, które stosujemy w szkole. Staram się wybierać te, które są proste, które można przełożyć w każdej szkole, które nie kosztują dużo energii. I dzisiaj, tak, w prawo, lewo. I dzisiaj o górach zachowania. Wiele lat temu góry zachowania są pomysłem, który realizujemy od co najmniej 15 lat. I jest to taki sposób na refleksję nad zachowaniem. Bo jeżeli pomyślimy sobie o zachowaniu, to musimy sobie, zachowaniu dzieci oczywiście, musimy sobie zadać pytanie w ogóle, czy oceniać zachowanie? Jakie jest zdanie państwa? Oceniać czy nie? No właśnie, co to znaczy oceniać? Kolejne pytanie, czym jest ocena zachowania? Mówię ocena zachowania, nie z zachowania, tak? Kolejne pytanie, kto powinien oceniać? Jaka jest Państwa opinia? Kto powinien oceniać zachowanie? I jak to robić? My żeśmy się nad tymi pytaniami zastanawiały bardzo i myślały, co z tym zrobić. I doszliśmy do wniosku, że ocena zachowania to jest pewne narzędzie. Narzędzie służące krzewieniu wartości, które są w szkole, bo każda szkoła ma jakiś wyraz, ma jakieś wartości, które propaguje, i rozwijaniu kompetencji dzieci w tych zakresie umiejętności społecznych, włączania się w życie społeczne, w aktywności społecznej, a przede wszystkim planowania pracy własnej, obowiązkowości, brania odpowiedzialności za to, co ja muszę robić, tak? W związku z tym, tym dla nas jest ocena zachowania, czyli potraktowałyśmy ocenę zachowania jako rodzaj narzędzia. Po co oceniać? Po co oceniać zachowanie? Przede wszystkim zachowanie w klasach 1-3, ocena zachowania jest też informacją o pewnych normach. Bardzo dzieciom potrzebne w dzisiejszych czasach, dlatego że nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia, ale dzieci, które przychodzą do nas do szkoły, mają bardzo różne doświadczenia domowe. W związku z tym te normy, które obowiązują w życiu społecznym, w życiu szkolnym, muszą być nazwane w szkole. Nawet jak w domu jest inaczej, no to w szkole jest jakoś i my musimy o tym dzieciom powiedzieć, jakie są te normy, jaka jest informacja o tych normach. Dla mnie punkt drugi jest niesłychanie ważny, czyli budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości, taka samoświadomość, no bo znowu odwołuję się do Państwa doświadczeń. Moje doświadczenia teraz jest takie, że to poczucie własnej wartości dzieci jest nieadekwatne. One są przekonane często, że są we wszystkim najlepsze, że wszystko robią najlepiej, że żadnych błędów nie robią. I efekt tego jest taki, że coraz częściej mówi się, że w szkole spotykamy dzieci z depresją, z kłopotami psychicznymi, dlatego że one nie potrafią dobrze się oceniać. Można zacząć budować to adekwatne poczucie własnej wartości, wykorzystując to narzędzie, którego my używamy. Kolejny powód, po co oceniać, to jest wprowadzenie w świat życia społecznego, tak? W świat relacji. Dziecko się w tych relacjach musi odnaleźć, musi też ocenić, jak funkcjonuje. I zupełnie też istotna informacja, przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego. Nie wiem, co panie słyszą od swoich koleżanek z czwartej klasy. Jak dzieci idą do czwartej klasy, to co słyszycie? A niczego nie nauczone, słuchać nie potrafią, no w ogóle to, że nic nie potrafią z matematyki i z polskiego, no to jest oczywiste, tak? To też otrzymujecie taką informację. Ja wiem, bo u nas też to się dzieje.
my robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli jest taka szansa, że wiemy, kto będzie ich uczył w kolejnym roku, to zapraszamy w trzeciej klasie, żeby nauczyciele z przyszłej czwartej klasy zobaczyli, że te dzieci jednak potrafią coś i że wakacje mają taką moc, że połowę rzeczy wylatuje. I nie tylko z nauki, z polskiego i matematyki, ale także jeśli chodzi o normy, bo każda z pań w swojej klasie normy, zasady wprowadza i ich przestrzega. Więc warto zadbać o tę spójność. Ja te góry zachowania pomyślałam w ten sposób, żeby już dzieci w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej zetknęły się z takimi sformułowaniami, z takimi kryteriami, jakie będą potem w klasach starszych. No i kolejne pytanie, kto powinien oceniać? Tak jak Państwo powiedzieli, uczeń, no i oczywiście nauczyciel, tak? Uczeń powinien dokonywać oceny własnego zachowania jako pierwszy, tak? Trzeba mu w tym pomóc. Ale to on musi mieć refleksję nad tym, co robi. I to jest takie narzędzie, które właśnie służy refleksji. No i jak oceniać to zachowanie? Na pewno świadomie, tak? Czyli nie impulsywnie, nie pod wpływem przypadku, nie pod wpływem jakichś gwałtownych sytuacji, czyli świadomie wtedy, kiedy mamy zimną głowę. Cyklicznie, bo jeżeli zrobimy coś raz, a do tego nie wrócimy, no to będzie tak jak z zadowoleniem mojej studentki, która zrobiła fantastyczne zajęcia o pomniku. W klasie pierwszej opowiadała bardzo długo, co to jest cokół. Oni stawali na tym cokole, robili różne figury. Po czym ona zeszła z nimi na śniadanie, wróciła po śniadaniu i zapytała, co to jest cokół. No i nikt nie wiedział. W związku z tym coś, co ma być utrwalone, coś, co ma zaistnieć w głowach, w nawykach dzieci, musi być cykliczne. I jest nie w porządku, jak zmieniamy reguły, czyli muszą być jakieś ustalone reguły. I myśląc o tym w ten sposób, o zachowaniu, ja sobie pomyślałam, że można by zabrać dzieci w tak zwane góry zachowania, wyprawę w góry zachowania. Każda podróż, nawet ta podróż dotycząca zachowania, zaczyna się od pierwszego kroku, tak? Wędrujemy dalej w górę, staramy się być coraz lepsi, tak? Staramy się, żeby to nasze zachowanie było coraz bardziej idealne i idziemy krok po kroku. Tu dobrze nie widać na tym, ale ja już zbliżyłam ten pomysł do oceny zachowania, bo na tych chorągiewkach jest napisane, czego nie widać. Poprawna, dobra, bardzo dobra, wzorowa. W związku z tym to dla małych dzieci niewiele znaczy, natomiast to są tak jak w podróży w górach kolejne etapy, tak? Kolejne osiągnięcia. I jak oceniamy? Teraz już przechodzimy do samego bardzo prostego narzędzia. Zapraszamy dzieci w górę zachowania, tak? Mamy trzy szczyty, trzy obszary zachowania, tak? I zaczyna dziecko, tak? Samo stwierdza, jak sobie radzi. Świetnie sobie z tym radzę, tak? Mogę to zrobić lepiej i nie radzę sobie. Proste, zupełnie świetnie. Mogę to zrobić lepiej, nie radzę sobie. Czyli pierwszy ruch należy do dziecka. Potem oceni cię twój wychowawca, tak jak tu jest napisane. Czyli po tym, jak dziecko ocenia się samo, to oceny dokonuje wychowawca. Ja przygotowałam tutaj taki krótki filmik, jak się to odbywa. Oczywiście i pani wychowawczyni, i Iwo byli trochę zdenerwowani. To normalnie wygląda bardziej naturalnie. Kolejny etap. Dopiero po tym, jak zrobi to dziecko i zrobi to wychowawca,
pokazuje dziecko to rodzicowi. Myślę, że może nie będzie widać, ale o paszporcie może kiedyś jeszcze będę miała okazję powiedzieć, Marcin, ale właśnie tutaj to tak wygląda. O, tak wygląda. Tak, z tym dziecko potem idzie do swoich rodziców. Też, żeby im pokazać, też, żeby z nimi porozmawiać. Tu są zresztą takie bardzo drażliwe kwestie, zaraz do nich dojdziemy. No dobrze, no to pierwszy szczyt, pierwszy etap podróży. No to jest pilność. To jest tak, jeśli któraś z pań będzie chciała do mnie napisać, to ja w PDF-ie oczywiście te rzeczy przyślę. W związku z tym na koniec będzie mój e-mail, więc jeśli by ktoś chciał, to bardzo proszę. Punktualnie przychodzę na zajęcia, tak? I tutaj te przedziały dotyczące spóźnień, proszę Państwa, to jest nasza dyskusja z dziećmi. Jak to powinno być? Czy to jest w porządku? My tej oceny, jeszcze dodam, my tę ocenę dokonujemy raz na 2 miesiące, bo mamy cały rok szkolny podzielony na tak zwane 4 tury i po każdej turze, 4 razy do roku, dokonujemy takiej oceny zachowania. I te przedziały dotyczące spóźnień, no to była dyskusja z uczniami, tak? Jak to powinno być? Kto to jest, ktoś, kto punktualnie przychodzi na zajęcie? Zdają sobie Państwo sprawę, że to jest taka delikatna kwestia, bo dlaczego się dzieci spóźniają? Przez rodziców, tak? Przez rodziców. W związku z tym tutaj mieliśmy sporą presję taką rodzicielską, tak, na nas, ale staramy się opowiadać o tym, co się dzieje z dzieckiem, które wchodzi spóźnione do klasy. Jeszcze to dziecko, które jest słabsze, tak szybko nie jest w stanie się ogarnąć. Niektórzy to rozumieją, rodzice, niektórzy nie rozumieją. Natomiast no niestety dziecko się z tym musi mierzyć. Zasady, które obowiązują w szkole, prawda, u nas, podczas zajęć zagłaszam się przez podniesienie ręki, uważnie słucham innych, tak? Świetnie sobie radzę, mógłbym to zrobić lepiej, nie radzę sobie. Prosta odpowiedź. Pracuję na zajęciach, wykonuję polecenia nauczyciela, słucham uważnie, tak. Pilność dotyczy pracy, tak, dotyczy pracy na zajęciach i zaczyna, najpierw dokonuje tej oceny dziecko i to jest naprawdę ważne. Co nam daje to, że najpierw dokonuje oceny dziecko? Jaką mamy jeszcze informację? Co sobie myśli o tym, tak? Tak, czy jest wobec siebie krytyczny? Będziecie mieli Państwo w tym punkcie dzieci, które mają zawyżoną samoocenę, które będą zawsze świetne we wszystkim i te, które sobie zawsze tę ocenę będą zaniżać. I już też macie materiał do pracy, tak? Jak budować tę adekwatną samoocenę. Tutaj myślę, że w tym krótkim filmie będzie widać jeszcze to, jak Ela, wychowawczyni, opowiada, tak? Jak nazywa pewne rzeczy. Porządek, to są rzeczy oczywiste i potrzebne przybory. I prace domowe, tak? Po prawej stronie macie Państwo kartę już wypełnioną, jak Państwo widzą, po lewej stronie uczeń, po prawej nauczyciel. To jest pierwszy etap, pilność. Kultura osobista, tak? Oczywiście zanim wszyscy będą wiedzieli, co to zachowuje się bez zastrzeżeń, tak? No to w każdej szkole to będzie co innego bez zastrzeżeń, tak? My o tym dużo opowiadamy, dzieci wiedzą, co to jest, a jak nie, no to w czasie tych cyklicznych spotkań po prostu przypominamy, tak? Dla nas jest ważne, jak nasze dzieci reprezentują naszą szkołę na zewnątrz. I stąd w tym punkcie jest... Właściwie zachowuje się poza szkołą, tak? Poza terenem szkoły, podczas wyjść. No, to jest taki miód na nasze serce, no bo wyjeżdżamy z naszymi dziećmi w różne miejsca, mamy zawsze swoje koszulki szkolne, no i otrzymujemy takie komplementy, że zachowujemy się jak dzieci nie z Warszawy.
Nie wiem, co to znaczy. Tak, jak dzieci nie z Warszawy, tak? To znaczy, że grzeczne, słuchają, przestrzegają norm i zasad. I ubieram się stosownie do sytuacji, tak? Szanuję rzeczy cudze i własne, uprzejmie odnoszę się do innych i używam zwrotów grzecznościowych. I proszę Państwa, to, co jest niezwykle ważne, ten punkt, moje dodatkowe osiągnięcia. Czyli to dziecko zastanawia się po tych 2 miesiącach, czy jest coś, co można by tu wpisać, tak? Może ja mam osiągnięcie. Proszę zobaczyć, tu nie ma kroków w tył, tak? Tu jest tylko albo stoję, tak? Czyli się nie rozwijam, jak stoję, to się nie rozwijam, albo są tylko kroki do przodu i tu jest miejsce zostawione na inicjatywę dziecka. I kolejny etap, tylko 3, aktywność społeczna. Słuchajcie, my chcemy w naszej szkole, żeby dzieci były aktywne, żeby chciały coś robić, żeby uczestniczyły w życiu szkoły, żeby podejmowały różne inicjatywy. Stąd ten punkt jest dla nas bardzo ważny, tak? Wywiązywanie się z przydzielonych przez nauczyciela zadań, zgodna zabawa i imprezy organizowane przez szkołę. Zwracam też uwagę na te fotografie, dlatego że jak żeśmy staraliśmy się, żeby ten pomysł był bliski dzieciom, w związku z tym, jak żeśmy wydyskutowali, co to powinno być na tych kolejnych etapach, to potem dzieci przygotowywały żywe obrazy do tego, tak? Czyli jak można by pokazać na przykład, że podejmuje się jakiś inicjatyw, tak? Jak pokazać, że się sumiennie z czegoś wywiązuje, tak? I tak naprawdę te góry zachowania, kształt gór zachowania jest efektem współpracy naszej z naszymi uczniami. Oczywiście jest to im bliższe, bo wiedzą, że to dzieci były też autorem tych pomysłów, że to dzieci dyskutowały o chociażby ile tych spóźnień, ile tych nieodrobionych prac może się znaleźć, żeby powiedzieć, że świetnie sobie z czymś radzę albo że muszę jeszcze nad tym popracować. I bardzo proste. I na koniec wpisują sobie te punkty, wpisują oni, wpisuje wychowawca i część z nich zaznacza miejsce, do którego doszło w górach, tak? Do jakiego etapu? Czy jest już na samym szczycie, czy jeszcze nie? Zobaczcie, te oceny się różnią. Czasami więcej jest uczniowskich, mniej nauczycielskich, czasami odwrotnie. To są dwoje różnych dzieci. I to robimy 4 razy do roku. Nie zajmuje to dużo czasu, dlatego że no, nauczyciel z klasą omawia, co się wydarzyło przez 2 miesiące. Słuchajcie, też bardzo ważna rzecz. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że my w tej chwili w tej pracy to tylko pędzimy. Nie ma żadnego punktu, jakiegoś stop. W związku z tym dla nas ta ocena zachowania jest takim miejscem, kiedy mówimy stop. Wróćmy do tego, co robiliśmy. Przypomnijmy sobie, zobaczmy, co się działo, tak? Oczywiście my robimy to z zachowaniem, ale także w paszporcie jest refleksja dziecięca na temat tego, czego się nauczyły, ale to już może kiedy indziej. I dopiero po czymś takim to jest zabierane do rodziców, do domu. Czyli tryb. Najpierw uczeń, potem nauczyciel, rozmowa, szczególnie wtedy, kiedy te oceny różnią się drastycznie, to dziecko prezentuje rodzicowi i ewentualnie potem na dniu otwartym jest szansa na rozmowę wychowawcy z rodzicem, żeby móc jakieś spostrzeżenia podać. Marcin, czy ja mogę ten film jeszcze? Bo oczywiście może tak, jeszcze w razie pytań, to bardzo proszę. Jeżeli ktoś by chciał, żebym ja przesłała w PDF-ie ten materiał góry zachowania, to wtedy proszę do mnie napisać i ja wyślę.
I króciutki film o tym, jak Ela prezentuje swoją... Jeszcze raz, tak? Jest. Jak Ela prezentuje swoją opinię Iwo. Normalnie Iwo jest bardziej gadatliwe, ale myślę, że oboje byli stremowani nagraniem. Znaczy ich nie będzie widać, będzie widać ręce i paszport, ale proszę bardzo. Zobaczcie, ona też komentuje, co to znaczy. To jest niezwykle ważne. Jest norma, tak? Co to znaczy? O, tak mniej więcej Ela rozmawia z dziećmi. Zobaczcie, w trakcie tej rozmowy jest podana norma jeszcze raz, podane, wyciągnięte mocne strony dziecka, ale także informacja, no kochany, nie wszędzie jesteś w porządku. To tyle. Bardzo dziękuję.